Cześć, tu Ema z Doktor Tusza. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak szybko i sprawnie drukować z urządzeń mobilnych z systemem iOS. AirPrint jest to funkcja wbudowana w urządzenia z systemem iOS, dzięki której szybko możemy wydrukować potrzebne dokumenty albo zdjęcia z urządzeń mobilnych. Jeśli korzystacie z urządzeń z tym systemem i szukacie drukarki, to w opisie filmu znajdziecie link z listą urządzeń drukujących, które są kompatybilne. A teraz pokażę Wam na przykładzie urządzenia HP i Epson, jak połączyć się z iPhone'em. AirPrint jest wbudowaną funkcją, więc wyszukujemy teraz w ustawieniach Wi-Fi naszą drukarkę. Znajdujemy po wydrukowaniu informacji o urządzeniu i naciskamy przyłącz się. I mamy już połączony telefon z drukarką. Możemy teraz wydrukować coś. I nasz wydruk jest gotowy. Połączenie z drukarką Epson wygląda nieco inaczej, ale jest równie proste. Z panelu sterowania drukarki wybieramy konfigurację sieci bezprzewodowej. Wyszukujemy opcję Wi-Fi Direct. Wybieramy urządzenie z systemem iOS. Następnie postępujemy zgodnie z instrukcjami. Teraz przy pomocy telefonu będę skanowała kod QR, żeby połączyć się z drukarką. Przyłącz się do sieci Direct. Po połączeniu drukarki z telefonem kroki w drukowaniu są takie same jak z drukarką HP. Szybko, prawda? W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli macie jakieś pytania związane z drukowaniem z urządzeń mobilnych, piszcie w komentarzach oraz subskrybujcie nasz kanał.